W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić laptopa Dell Latitude serii, czyli biznesowej R6440. No to jest mój laptop firmowy, czyli dostałem go z firmy, ale wielu ludzi mi się pytało, żebym orientacyjnie pokazał go, jak on wygląda. Więc to jest to budowa aluminiowa. No ten laptop jest dość drogi, bo ceny się zaczynają od 6300 zł. Wszystko jest tutaj ładnie wykonane, czyli zwróćcie uwagę, tutaj macie port gigabit Ethernet, tutaj jest port USB 3.0, chociaż jest czarny, to jest tak zwany USB SS, jeżeli się przyjrzycie, to jest USB 3.0, zobaczcie, jak wszystko jest ładnie zrobione. Tutaj macie port HDMI i tutaj macie port zasilania, tak, gniazdo zasilania. Z boku macie napęd CD, DVD. Tutaj macie gniazdko słuchawkowe, dwa porty USB. Tutaj macie zabezpieczenie do laptopa. Tutaj włączacie wyłącznik karty bezprzewodowej. Tutaj gniazdo SD kart. Więc, no i tutaj oczywiście złącza na projektor lub na zewnętrzny monitor i znowu USB 3.0. Tutaj wyjmowanie dysku. Pokażę Wam jeszcze gniazdo, tak zwane Dell Replicator. To umożliwia podłączenie Was do takiej dobudówki z portami różnego rodzaju. Możecie podłączyć na przykład za pomocą tego gniazda do 4 monitorów. Teraz pokażę Wam, jak szybko. To jest bateria oczywiście, muszę ją wyjąć, ale chcę Wam pokazać orientacyjnie, jak szybko wyjmuje się napęd CD-DVD. Ponieważ pod baterią muszę wyjąć baterię, żeby ingerować. Więc zwróćcie uwagę teraz. Patrzcie, jak szybko wyjmę, naciskam ten przycisk i ciągnę. Patrzcie, jak szybciutko wyjmuje się napęd CD-DVD, więc można szybko po prostu go wyciągnąć, włożyć. Patrzcie. Tykam i naciskam, więc widzicie, wszystko jest bardzo fajnie przemyślane. Więc tak jak mówię, chciałem Wam pokazać, jeszcze otworzę w środku. Więc widzicie, tutaj ma track point. Oczywiście to jest procesor, tutaj ktoś mi się pytał, i5 VPro. VPro oznacza, że można na przykład ten BIOS, znaczy VPro to jest technologia stworzona razem z Intelem, umożliwia, że można na przykład, jak laptop zostanie na przykład ktoś ukradnie Wam ten laptop, to administrator sieci może zdalnie, nawet przy wyłączonym laptopie, po prostu usunąć wszystkie dane. Więc to jest taka technologia. Klawiatura jest podświetlana, możliwość podświetlania. Bardzo fajnie się na niej pisze. To oczywiście jest trackpad na dotyk, tak? Więc tak wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje. Drogi jest, ponieważ tutaj jest ten stop aluminium. To więcej na stronie Della możecie sobie poczytać. Dodatkowo są układy do szyfrowania danych, więc możecie po prostu być bezpieczni ze swoimi danymi. Więc tak wygląda Dell Latitude 6440.